Doskonale znany wam Ryzen staje do kolejnego pojedynku. Tym razem Intel na plac boju posyła Alder Lake'ową i5 z zablokowanym mnożnikiem. Czy tańsze może okazać się lepsze? Dzień dobry, mamy dzień premiery kolejnych Alder Lake'owych procesorów. Tym razem przyszła pora na jednostki z zablokowanym mnożnikiem, czyli non-K. W tym na i5-12400F, która ma szansę zagrozić ugruntowanej w pozycji Ryzena 5 5600X. Ten w ostatnim czasie trochę podrożał do okolic 1400 zł i porównujemy go często z i5-12600K. Jednakże ze względu na niższy koszt całej platformy dalej procesor AMD jest często wybierany do mainstreamowych komputerów. i5-12400F wyceniono jednak na nieco ponad 900 zł, doliczając koszt zakupu płyty głównej na chipsecie B660 w wysokości niespełna 700 zł, jasnym jest to, że względem Ryzena w najtańszym wariancie zaoszczędzimy niecałe 200 zł. Tak, tak. Oba procesory testowałem na dwóch różnych standardach pamięci, ale już podczas premiery Alder Lake wyraźnie podkreślałem, że nie ma to zasadniczego wpływu na ich pracę. DDR5 taktowane zegarem 5600 MHz CL36 według moich testów wypadają podobnie jak DDR4 zgłaszające częstotliwość 3600 MHz CL14. Podobnie rzecz ma się w kontekście różnicy w pojemnościach 16 GB versus 32 GB. No i pozostaje kwestia płyty. Wszystkie testy wykonywałem na Z690, bo MOBO z chipsetem B dotarło do mnie na dzień przed premierą. No a teraz to, co lubicie najbardziej, porównanie obrazowe dwóch procesorów, które w kolejnych miesiącach, chcąc czy nie chcąc, będą ze sobą porównywane w kontekście podobnej wyceny platform, wliczając w to zakup procesora i płyty głównej. Jak to zatem wygląda na żywo? Niezwykle interesująco, procesory tasują się miejscami i piątka bezapelacyjnie wygrywa w Horizon Zero Dawn, Crysisie czy Kingdom Come. Forza, Death Stranding, Cyberpunk to już domena Ryzena. Sami się przekonajcie, jak niewiele różni te procesory, oglądając dalej porównanie obrazowe.
tym całym porównaniu przygotowałem dla Was małą niespodziankę. Otóż korzystając z możliwości przetestowania Intel Core i5 11400F, dostawiłem wyniki tego procesora do dwóch obecnych tu modeli. Wnioski, jakie płyną z tego porównania, są naprawdę ciekawe, ale sekundka. Nie wiem, czy pamiętacie, ale kilka miesięcy temu porównywałem Rocket Lake'ową i5 z zablokowanym mnożnikiem z Ryzenem 5 5600X. Przyznam, że tamten test był dosyć niefortunny, nie tylko przez wpadkę z API ANO 1800, ale też dosyć zastanawiającą wydajność procesora AMD na platformie B450. Uwaga, na nowej platformie X570 Asusa średni FPS jest wyższy nawet o 7%. Jeśli mogę użyć samoobrony, to powiem tak, w komentarzach pod tamtym filmem podkreślałem, że taka korekta wydajności i tak nie wpłynęłaby na końcowe wnioski, ale w kontekście testów, wyników i dokładnych rezultatów jest to dosyć istotne. Tak czy inaczej, spoglądacie na wykresy z trójką mocnych graczy w mainstreamie. W tym pojedynku wygrywa Ryzen, będąc minimalnie lepszym od i5 12400F, a 11400F ze stratą około 6% plasuje się za plecami 12 generacji. Jak to wygląda pod kątem zakupu? Ciekawie. Stara i5 kosztuje nieco ponad 700, nowa ponad 9. Za płytę do Rocket Lake zapłacimy 400, za tą soketem LGA 1700 ponad 6. Różnica w cenie platform dosyć znacząca. Wykres z poborem energii zapożyczyłem z materiału X.comowego. Oprócz i5 12400F i Ryzena 5 5600X znajdziecie tu całą gromadkę innych procesorów. Skupmy się jednak na głównym pojedynku, a fakty są takie, że to 10-nanometrowa architektura Intela, pozbawiona tym razem rdzeni E, odstaje wyraźnie pod kątem efektywności energetycznej od Zen 3. Oczywiście mowa jest o maksymalnym stopniu wykorzystania procesorów. W grach i przy lżejszych zadaniach konsumpcja będzie stała na zbliżonym poziomie. Okej, a jaka jest Wasza opinia o nowych coolerach Intela? W końcu niebiescy zmienili chłodzenie boksowe na coś, co nie tylko ładnie wygląda, ale też przyzwoicie pracuje. Konstrukcja na LGA 1700 doczekała się całkowicie nowego looku. Radiator jest cięższy i już od modelu i5 prezentuje piękną miedzianą podstawę. W praktyce możemy liczyć na schłodzenie i5 do poziomu 76 stopni przy skali 2500 obrotów na minutę w trakcie długotrwałego renderingu. W grach temperatury zakręcą się w okolicach 70 stopni przy 2000 obrotów. Oczywiście wiele zależy od gry i tego, czy Wasza karta rozwinie pełen potencjał procesora. Mój przypadek z RTX-em 3080 Ti jest tym szczególnym. Dźwięku emitowanego przez chłodzenie nie określiłbym mianem turboodrzutowego, ale jednak po przekroczeniu 2000 RPM daje się on we znaki. Testy wykazują jedno. Procesory te są bardzo blisko siebie, wręcz tasują się wydajnością. W jednym zastosowaniu lepszy jest Intel, w drugim AMD i tak to wygląda w ujęciu sumarycznym. Czy sytuacja jest zero-jedynkowa pod względem cen platform, pod względem samego zakupu? Powiedziałbym, że niekoniecznie. Ryzena możemy dodatkowo podkręcić, pobiera mniej energii, ale za to, no właśnie, kwestia samej platformy. Łącząc i5 12400F z najtańszą płytą główną na chipsecie B660 zapłacimy za taki duet blisko 1600 zł. Okolice 1600 zł, 1550 za AMD blisko 1800 zł, jeżeli postawimy oczywiście na płytę główną w formacie mikro ATX-owym na chipsecie B550 z 4 bankami na pamięć operacyjną. Różnica w wysokości 200 zł, podobna wydajność na ustawieniach standardowych, jak mówię, niższy pobór energii, jeśli chodzi o dołączone chłodzenie, to sytuacja wygląda tu w miarę podobnie. No więc znowu jakby stoimy przed wyborem, czy tańsze, czy może nieco droższe, ale za to ciutkie, niekiedy wydajniejsze w grach komputerowych. Mniej więcej tak wygląda wybór na ten moment. Jeżeli oczywiście też bierzemy pod uwagę kwestię overclockingu, która daje Ryzenowi niewiele, ale jednak zawsze jest to jakiś tam ułamek procenta więcej. Moi drodzy, na obecną chwilę tak to właśnie wygląda. Nie będę specjalnie przedłużał tego podsumowania, bo chyba nie ma o czym mówić. W kolejnych etapach przekonamy się, czy w kolejnych dniach, jak to wygląda pod kątem cen płyt głównych i dostępności B660 i jak, w jaki sposób AMD jest na to w stanie odpowiedzieć. Jeżeli szukacie porównania z i5 12600K, to oczywiście takie porównanie znajdziecie na kanale X.com, gdzie porównuję więcej procesorów, w tym te zbliżone do siebie cenowo.
Na tym etapie kończę ten materiał. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia w kolejnym odcinku na kanale TechLipton. Pa, pa!